Podobno mówią, że gdybyśmy polecieli w kosmos ze Stanów Zjednoczonych, to nazwaliby nas astronautami. Natomiast gdybyśmy wylecieli z Rosji, to już kosmonautami. Podobnie w przypadku Atlasa, którego będziemy pokazywać. No właśnie, Atlas w Stanach, a w Rosji nazywa się Terramont. Natomiast jest to ten sam samochód. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Atlas to potężny 6- albo też 7-osobowy SUV. Główna konkurencja dla Volvo XC90 i Audi Q7 w Stanach Zjednoczonych. Sami zobaczycie dzisiaj, jak on wygląda w środku i zewnątrz, natomiast na pewno zrobimy o nim osobny odcinek. Ja nim odjadę na środek, wiesz? Tak właśnie wygląda wspomniana wersja Crossport. Natomiast jest jakby poliftingowa wersja tamtego Atlasa, którego widzieliście. Tamte były produkowane do 2020 roku, te są produkowane od 2020 roku. Zobaczcie, jak wyglądają w środku. Więcej o Crossporcie opowiem w osobnym odcinku. Natomiast gama silnikowa jest tylko jedna. 3,6 litra V6 o mocy 280 koni. W przypadku wcześniej, tak samo jak w przypadku wcześniejszego Atlasa. Tył tu jest bardzo ścięty, tak więc jest wersja tylko i wyłącznie 5-osobowa. Zanim przejdziemy sobie do środka, pokażę jeszcze Mazdę CX-9. Zawsze kilka sztuk mamy na miejscu. Mazda CX-9 myślę, że też zasługuje na osobny materiał, więc na pewno zrobimy o niej odcinek. Natomiast w skrócie sami widzicie, jak wygląda. Piękna biała tapicerka w wersji Signature, jest ona dwukolorowa, tak jak ta obok. Natomiast wyposażenie jest genialne. Aktywny tempomat, utrzymywanie pasa ruchu, nagłośnienie Bose, dodatkowa nawigacja, podgrzewane, wentylowane fotele. To wszystko mają Mazdy Grand Touring albo Signature, które bardzo często mamy na miejscu. Ale tak jak mówiłem, to w skrócie, szerzej, w osobnym odcinku. No teraz zapraszam Was do salonu. Pokażemy, co aktualnie mamy w naszej ofercie. A to nasz najnowszy nabytek, czyli Dodge Durango RT 5,7 litra V8. Każdy z tych samochodów oczywiście jest wystawiony na Automoto. Link macie w opisie. Możecie sobie wejść albo wpisać w przeglądarkę Google Silesia Auto Centrum Automoto. Tam znajdziecie wszystkie nasze aktualne oferty. Oczywiście z tego miejsca też zapraszam do polubienia naszej strony na Facebooku Silesia Auto Centrum, gdzie również zamieszczamy treści samochodów, tych, które mamy wystawione i te, które będą. Zapraszam dalej. W tym miejscu salon się nam troszkę podzielił w tamtą stronę. Mamy amerykańską motoryzację, tutaj bardziej europejską. Od mojej prawej jest Camaro ZL1, później Challenger 392 Scat Pack, a następnie Mustang. Za niedługo też będziemy mieli Mustanga RTR oraz wersję V8, czyli zwykłe GT. Natomiast jedną będziemy przerabiać na wersję Shelby, bardziej stylistycznie GT350. Na samym końcu jeszcze mamy takiego małego rodzynka, to jest Bentley, do którego sobie za chwileczkę przejdziemy. Natomiast z tej europejskiej strony mamy BMW M4. Moc zwiększyliśmy do 534 koni, tak jak się śmiejemy z chłopakami, posuliśmy ten samochód, ponieważ jest za dużo momentu obrotowego. Ale oczywiście dla klienta możemy przywrócić go do ustawień fabrycznych. Następne to BMW M3 w wersji Competition z przebiegiem nieco jak 4000 kilometrów. Praktycznie nowy samochód. Bardzo często pytacie nas, czy na pewno te auta też były sprowadzone ze Stanów. Tak, wszystkie one są ze Stanów, wszystkie są po pełnej konwersji, dlatego też nie widać po reflektorach, czy w środku, czy że ten samochód jest ze Stanów Zjednoczonych. Na każde to auto dajemy też gwarancję. Sprzedając od nas, kupując od nas samochód, dostajecie gwarancję na praktycznie całe auto, nie tylko zakres konwersji czy uszkodzeń, aby nie jest tajemnicą, że niektóre z tych pojazdów uszkodzone były. Natomiast do gwarancji też dajemy dokumentację zdjęciową, gdzie zapoznacie się Państwo ze stanem sprzed importu. Natomiast za BMW M3 oraz M4 jest kącik Maserati. Mamy tu akurat dwie sztuki Quattroporte, mamy też Ghibli dwie sztuki. Akurat dzisiaj ich nie ma na salonie, ponieważ robimy serwis. 3-litrowe
SQ4, czyli V6 o mocy 410, czy też później po liftingu 430 koni. Jeden z napędem na tył, drugi z napędem na cztery koła. Dalej mamy też BMW i8. No, wszyscy znają ten samochód, nie trzeba go przedstawiać. Po mojej prawej natomiast Audi A8 w wersji Long 5.5 TFSI. Natomiast 5.5 TFSI nie oznacza 5,5-litrowego silnika V8, tylko 3-litrową V6. Dalej Porsche 911 Turbo S. Niedawno sprzedaliśmy podobny egzemplarz, oklejony akurat na czerwono. Za niedługo też dojedzie do nas jeszcze jedna sztuka. I na samym końcu mamy BMW X5M. I wspomnianego wcześniej Bentleya Continentala GT Speed. Natomiast przypomniało mi się właśnie przed chwilą o pewnym komentarzu. Ktoś napisał, że najpierw postawiono tu BMW X5, a dopiero później postawiono ten salon ze względu na schody. Faktycznie, wjechać tymi samochodami tutaj to jest około 40 minut pracy, natomiast Porsche, jeśli zdejmiemy dach, zmieści się pomiędzy schodami a filarem, dosłownie na parę milimetrów, to na pewno też pokażemy. A co za niedługo? Za niedługo dojeżdżają do nas wspomniane wcześniej Mustangi, kilka Challengerów, no i najważniejsze Charger w wersji SRT Hellcat. Na pewno zrobimy o nim też zupełnie nowy odcinek. Za niedługo też dojadą Raptory. Oprócz wspomnianego Crossporta, gdzie możemy poszczycić się tym, że tylko my mamy go w sprzedaży, będziemy też mieli Forda F-150 Baja Shelby. Niesamowite auto, myślę, że też porównamy go do zwykłego Raptora. Oprócz tego będziemy mieli kilka samochodów z grupy BMW czy też Porsche, ale o tym już w następnych odcinkach. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.